Cześć wszystkim, z tej strony Mountains Man. Jestem dzisiaj we Wrocławiu na międzynarodowych targach turystycznych i przyjechałem spotkać się tutaj z Krzyśkiem Kwiatkowskim, który jest założycielem biura podróży projektwyprawa.pl. Cześć wszystkim. Witam. Powiem Ci, Krzysztof, miło mi, że mogłem tutaj przyjechać do Ciebie i się z Tobą spotkać. Bardzo mi miło również, cześć. Ciężko się z Tobą spotkać, bo cały czas gdzieś jeździsz, podróżujesz. Powiedz mi, skąd teraz wróciłeś i jesteś tutaj we Wrocławiu? To prawda, jako właściciel biura podróży jestem cały czas albo przed podróżą, albo tuż po podróży. Aktualnie teraz wróciłem z Madery, Wyspy Wiecznej Wiosny. Tam układaliśmy z moim liderem Mateuszem nowy program, z którym ruszamy na jesień. Wcześniej byłem chwilę w Omanie, w Maroko, byłem też w Jordanii. Teraz 4 kwietnia zaczynamy Islandię, także ja w zasadzie cały czas jestem albo tuż przed podróżą, albo tuż po podróży. Jeśli jestem we Wrocławiu, to tylko na chwilę. Słuchaj, ciężko Ciebie spotkać, ale oczywiście pamiętam jeszcze niedawno, żeśmy się razem wybrali na Śnieżkę, dość w ciężkich warunkach. I dlatego też zmierzam z tym pytaniem. Powiedz mi, jak w ogóle zaczęła się Twoja przygoda z górami? Oraz oczywiście z tymi wszystkimi podróżami i z tym biurem podróży. Tak, tak jest, to prawda. Śnieżka jest zawsze bliska mojemu sercu. Ja z racji tego, że jestem z Wrocławia, to w Karkonoszach jestem co najmniej 6 razy w roku. Lubię tą Śnieżkę, lubię tam sobie pochodzić. Jak się zaczęła moja przygoda z górami? No jakoś tak, nie wiem, po 30 już trochę zmęczony tą pracą w finansach, zacząłem coraz więcej wyjeżdżać. Najpierw z rodziną, znajomymi, później zacząłem tworzyć grupy nieformalne. Aż zaprowadziło mnie to do otwarcia swojego biura podróży. Tak jak widać, znajdujemy się na stoisku mojego biura podróży. Super. To było od kilku lat moim marzeniem, żeby mieć swoje biuro podróży i wreszcie to marzenie spełniłem. Góry. No, zaczęło się chyba tak naprawdę od paru kursów w Tatrach zimowych. Gdzieś tam był Gerlach zimą. Później był, po tych kursach zaczęły się trochę wyższe góry, był Mont Blanc, był Kazbek, był Elbrus. Próbowałem Pik Lenina w Kirgistanie, ale się nie udało. No i tak ta pasja moja górska i ta pasja przebywania z ludzi, prowadzenia grup zaprowadziła mnie w to miejsce, w którym teraz jestem. Pięknie, no powiem Ci, piękna historia, którą nam opowiedziałeś. Oczywiście ja też zamierzam kilka tych gór, których wymieniłeś, odwiedzić. Mam nadzieję, że dasz mi jakąś radę. Oczywiście, pogadamy. Słuchaj, a propos Twoich wszystkich wypraw, oczywiście z tym biurem podróży projektwyprawa.pl, zastanawiam się nad tym, jak te osoby, czy one, te osoby muszą być przygotowane, czy nie muszą, żeby na to zwracać uwagę, bo oczywiście w Twojej ofercie jest kilka szczytów, jak szczyt w Maroko, jak najwyższy szczyt Islandii. Więc masz w ofercie oczywiście góry. Tak. Więc jak tutaj, jeżeli te osoby, które chciałyby tutaj do Ciebie jakby przystąpić, chcieliby pojechać z Tobą na taką wyprawę, czy oni muszą spełniać jakieś wymogi fizyczne? Jak to u Was wygląda? Wiesz co, najwyższy szczyt Maroka, Jabal Tubkal 4160, to nie jest trudna góra, natomiast wiadomo, że te minimum kondycji trzeba tam mieć. Ja na tą górę zabrałem mojego tatę, który tam jest około 60 roku życia i on wszedł w zasadzie zza biurka, więc jest to do zrobienia. Natomiast wiadomo, minimum kondycji trzeba mieć. Pierwszego dnia w Maroku dochodzimy do schroniska na 3200 i tam w zasadzie dochodzi każdy. Później na drugi dzień o godzinie 4 rano wychodzimy na szczyt. No i tu jest różnie. Bywa, że kogoś tam zaboli głowa, czy źle się poczuje. Może na każdym etapie zawrócić. Z moich statystyk wynika, że na 10 osób próbujących 8 wchodzi. Część się zawraca, część po prostu zostaje w schronisku. I wtedy ta grupa wychodząca na szczyt jest już z powrotem, jak zaczynają o 4, jest z powrotem koło południa, więc oni, reszta czeka w schronisku i wszyscy razem schodzimy. Więc naprawdę do schroniska dochodzi każdy, więc jest to wyprawa dla wszystkich. A powiedz mi o propos jeszcze Islandii, czyli tego najwyższego szczytu Islandii. Wiadomo, że Islandia jest to wyspa, są różne warunki atmosferyczne, wszystko się zmienia. Powiedz mi, jak tam muszą być ludzie przygotowani? Słuchaj, no z Islandią, mimo że jest to 2 razy niższy szczyt, to jest to dużo, dużo bardziej skomplikowana sprawa. Szczyt ma 2100,
w Maroku ma 400, tu ma 200, ale dużo trudniejszy jest szczyt na Islandii. I tu są właśnie dwa powody. Pierwszy powód to jest lodowiec. Mhm. Od wysokości 1100 zaczyna się lodowiec, no a zasady poruszania się na lodowcu są takie, że trzeba się związać. Wiążemy się z przewodnikiem zwykle w 4 osoby albo w 6 osób, zależy. No i w zasadzie od 1100 nie ma możliwości już odłączenia się od grupy. Mhm. Czyli jeśli chce zawrócić jedna osoba, muszą zawrócić wszyscy. Dlatego tutaj naprawdę jest wymagana dobra kondycja fizyczna. I my też doświadczeniem swoim z przewodnikiem islandzkim mamy tak, że narzucamy pewne tempo, czyli do 1100 my idziemy równym tempem, nie zatrzymując się. Jeśli ktoś nie jest w stanie utrzymać tempa przewodnika do 1100, nie bierzemy go na linę. Zasady gry są twarde. Nie, no to wiadomo, bo... Zdarzał nam się płacz dziewczyny, która nie została wzięta na linę, ale niestety podejrzewam, że gdybyśmy ją wzięli, musiałaby zawrócić cała grupa. Także no niestety tutaj są twarde zasady gry i ja też uprzedzam, jeśli ludzie się zapisują na wyprawę pół roku wcześniej, mówię, trenujcie, pobiegajcie, schudnijcie, róbmy coś, żeby ta forma była. Oczywiście. No, czyli jest tak, że zwykle przewodnik islandzki bierze grupę od 1100, wiąże ją liną, idzie z nimi na szczyt. Ja często zawracam z 1100 z tymi, którzy nie idą. A jeśli idą wszyscy, to też wchodzę. Byłem kilkukrotnie tam na szczycie. Akcja szczytowa trwa 14 godzin. Nie ma w zasadzie postojów, bo jest wiatr, jest zimno, jest śnieg. Jest tam 5-minutowy postój na kanapkę, czyli jest takie 14 godzin mozolnego marszu. Rozumiem. Okay. A powiedz mi jeszcze, bo pewnie ludzie będą zastanawiać się nad tym, bo wiesz, nie wszyscy mają doświadczenie, jeżeli chodzi o raki, czekany, uprzęże czy liny. Czy wy na początku tej wyprawy gdzieś tam ich też instruujecie, w jaki sposób mają się poruszać? Tak, zawsze jeśli jest pół roku do wyprawy, mówię się, słuchajcie, jeśli macie okazję, pójdźcie w Tatry, pójdźcie nawet na naszą Śnieżkę, załóżcie raki, przejdźcie się w tym sprzęcie, żeby się nie potykać, nie zahaczać rakami o spodnie, wiadomo. A jeśli nie ma możliwości, jeśli ktoś ma pierwszy raz raki na nogach, to przed najwyższym szczytem robimy z przewodnikiem spacer po lodowcu. Super. Czyli jest tam jęzor lodowca, który schodzi bardzo nisko, praktycznie do samej drogi i my na 3 godziny idziemy tam na taki spacer po lodowcu i po prostu wtedy robimy takie mini szkolenie. Super, no bo to wiadomo, że to jest ważne akurat, dokładnie, bo bezpieczeństwo najważniejsze. Krzysztof, powiedz nam, jakie są oczywiście te najbardziej popularne kierunki, czyli najbardziej wybierane przez turystów z Twojej oferty projekt wyprawa.pl? No na pewno topowym kierunkiem naszym jest Islandia, tego robimy najwięcej, tutaj klientela jest nasza bardzo szeroka. Działamy tam od kwietnia do września na tripach letnich i teraz otwieramy też tripy zorzowe. W zasadzie będziemy tam działać cały rok. Drugim mocno zyskującym kierunkiem jest Maroko. Tego zawsze też robimy dużo, zarówno z wejściem na najwyższy szczyt, taką bardziej ambitną trochę objazdówką, jak i całkiem klasyczną objazdówką, gdzie zwiedzamy miasta i jesteśmy trochę nad oceanem. Myślę, że w tym sezonie hitem będą norweskie Lofoty. To jest, widziałem w Twojej ofercie, ładnie się prezentują. Dokładnie. Ja myślałem, że po Islandii nic już mnie nie zachwyci, dopóki nie pojechałem na Lofoty. O, i mamy tutaj też dokładnie. Lofoty. Mamy tutaj na ekranie Lofoty. Archipelag wysp, daleko za kołem podbiegunowym. No przepiękne, naprawdę. Myślałem po Islandii, że nic mnie już nie zachwyci tak bardzo, dopóki nie pojechałem na Lofoty. Coś wspaniałego. To ten kierunek nie jest jeszcze bardzo znany, ale myślę, że będzie bardzo zyskiwał na popularności i po Islandii, to jeśli komuś się podobało na Islandii, to jest taki pierwszy kierunek, który należy wybrać. Oman, o, to jest kierunek, który... Taki nowy chyba kierunek, tak, u Ciebie w ofercie. To jest taki nowy kierunek w ofercie. Kraj arabski, ale zupełnie inny niż Maroko i Jordania. Maroko i Jordania jest trochę taka dzika, niepoukładana, można też powiedzieć taka trochę brudna, natomiast Oman jest bardziej podobny do Emiratów Arabskich. Czyli jest bogaty, czysty, dobre samochody, dobre drogi, przepiękne kaniony, przepiękna przyroda i jeszcze niedotknięty turystycznie. Super. Więc naprawdę można tam fajnie, tanio dolecieć. Z Katowic do Abu Dhabi lecimy, tam w Abu Dhabi spędzamy dobę i lecimy do Maskatu, do stolicy Omanu i tam zaczynamy naszego tripa. Mamy grupę na październik, już jest grupa potwierdzona.
jest 5 osób zapisanych, chcemy jeszcze kolejnych 5 klientów znaleźć i robimy w październiku Oman. A propos krajów arabskich, prawda? Większość w Polsce żyją takim przeświadczeniem, że w tych krajach jest po prostu niebezpiecznie. Czy miałeś coś takiego niebezpiecznego w tych krajach, czy czujesz się tam naprawdę dobrze? Słyszałem, że Oman jest jednym z najbardziej bezpiecznych krajów arabskich. Powiesz nam coś na temat bezpieczeństwa tam? Absolutnie nie czuję się niebezpiecznie w krajach arabskich. Przeciwnie, uważam, że oni są otwarci, że są przyjaźni, nastawieni na turystów i tak dalej. Oman bardzo bezpieczny, bardzo przyjaźni ludzie, witają nas, przepyszne jedzenie. Maroko i Jordania jest trochę bardziej dzika, ale też nie powiedziałbym, że jest niebezpieczna. Rozumiem. Na pewno w Jordanii trzeba umieć jeździć samochodem. Ja tam osobiście prowadzę auto, więc no na pewno tutaj, jeśli chodzi o prowadzenie samochodu, trzeba być perfekcyjnym, bo na tych drogach może się wydarzyć wszystko. Tak, pasy są umowne, pierwszeństwo jest umowne, więc to jest... Tutaj bym się upatrywał pewnego niebezpieczeństwa, natomiast ogarnięty kierowca sobie poradzi. Dlatego też warto robić Jordanię, warto robić w ogóle kraje arabskie z kimś ogarniętym na tamtym kierunku, żeby to zrobić na spokojnie i bezpiecznie. Często przeglądam Twoją stronę internetową i oczywiście na Facebooku czy na Instagramie zdjęcia z różnych wypraw. Widziałem, że masz mnóstwo świetnych kierunków. Ale planujesz jeszcze dołożyć kolejne kierunki, czy już prowadziłeś jakiś rekonesans w tym temacie? Wiesz co, myślę o kierunkach cały czas. Firma się rozwija, zatrudniamy nowych liderów, rozglądamy się za nowymi kierunkami. Na styczeń tak po cichutku planuję Kilimandżaro chyba. Także nie zdradzałem tego planu nikomu jeszcze, jesteś pierwszy. Odkrywam troszeczkę karty. Myślę też o Stanach, myślę też o Japonii. No mam jeszcze kilka ukrytych takich planów, o których nie chcę mówić, bo może jest troszeczkę za daleko do nich, ale te trzy kierunki myślę, że odpalimy w 2025. Rewelacja. Naprawdę fajne kierunki. Ja pewnie skorzystam z któregoś z kierunków. Zapraszam. Bo naprawdę zachęciłeś mnie tymi podróżami. Zapraszam. Po rozmowie tutaj z Tobą rozmarzyłem się po prostu w tych pięknych miejscach. Bardzo ale mi nasuwa się takie pytanie. Powiedz mi, jakie są trudności w prowadzeniu takiego biura? Wiesz co, jakie są trudności? No na pewno trudności kilka jest. Wiadomo, że pracujemy z ludźmi. Każdy człowiek to inny charakter. Każda wyprawa to inna specyfika, inny charakter. Więc musimy tutaj pogodzić różne charaktery, różny poziom kondycji. Spotykamy się z takimi problemami jak, nie wiem, hotele, noclegi, pogoda. Czasem się zdarza awaria auta, awaria koła, trudniejsze charaktery, jeśli wiesz, o czym mówię. No dokładnie. Także ludzie nie zawsze są mili i nie zawsze jest pięknie. Natomiast taki lider musi być liderem, czyli musi sobie poradzić w każdej sytuacji. Musi sobie poradzić w pracy z ludźmi, musi się poradzić z nieoczekiwaną awarią samochodu, problemami jakimiś z noclegami. I też problemami zdrowotnymi, prawda? Bo też się pewnie oczywiście pojawiają. Oczywiście, zdarzają się zatrucia pokarmowe, gorączki, no różne rzeczy, nie? Miałem też złamaną kończynę kiedyś. No jakby tutaj problemy są, natomiast dobry lider poradzi sobie z każdym problemem. Dobry lider to jest psycholog, fotograf, kierowca. Także czyli wszystko naprawdę, w jednym. Tak jest, wszystko ale w jednym. Do tej pory z tego co słyszę, to sobie po prostu radziliście z tego typu problemami. Tak, wszystko tak. Zakończyło się sukcesem. Tak, naprawdę mamy 100% zadowolonych klientów. Z każdej sytuacji wyszliśmy obronną ręką. No lata doświadczeń mamy jednak i ciągle... Ile już jesteście na rynku? No ja osobiście działam w tripach już 5 lat. Natomiast nasza firma pod tym szyldem jest dość nowa, mamy rok. Rok, ale już 5 lat jesteście... 5 lat działamy, tak jest, jestem na, prowadzę tripy. Super. Mam do Ciebie jeszcze takie pytanie, bo pewnie wszyscy będą ciekawi, jak to łączysz z rodziną? Bo oczywiście masz syna, masz córkę, masz żonę i powiedz mi, bo wiesz, większość jest zainteresowanych tym, no spełniasz marzenia, prowadzisz piękne biuro, latasz w piękne miejsca. Jak to łączysz z rodziną? To jest często takie pytanie zadawane przez moich widzów. Jasne. Więc... Słuchaj, co nam powiesz? Robię to tak. Nie ma mnie około 100 dni w roku, czyli z 365 dni w roku nie ma mnie 100 dni. Moja rodzina jest już z tym pogodzona i przyzwyczajona. Dzieci już mam w miarę duże. Syn 12 lat, córka 15, także no, radzimy sobie.
też staram się coraz więcej tych tripów oddawać moim liderom, czyli zatrudniam liderów, uczę ich nowych kierunków i coraz więcej oddaję, ceduję. Natomiast jest coś takiego we mnie, że uważam, że wszystko sam zrobię najlepiej. Także no cały czas uczę się tego, żeby cedować, zrzucać i wychowywać sobie nowych pracowników, szkolić i tak dalej. Super. No i też tak staram się układać tą pracę, że nie mam jej dużo w kwietniu, w maju i w czerwcu. W lipcu, w sierpniu trochę jestem i znowu później znikam wrzesień, październik, żeby te wakacje jednak mieć dla dzieci i dla rodziny. Także u mnie najbardziej intensywnie jest od kwietnia do czerwca, później lipiec, sierpień troszeczkę hamuje i na jesień znowu te kierunki arabskie, wrzesień, październik, listopad, znowu działam. Także no tak to rozwiązuję. Super. A zabierasz czasami na te wyprawy swoją rodzinę? Oczywiście, że tak. I w Maroko, i w Islandii już wszyscy byli. Także mam ambicję taką, żeby byli na wszystkich moich kierunkach. Super, rewelacja. Mówiłeś nam tutaj, że ponad 100 dni Ciebie nie ma w domu, nie ma Ciebie tutaj we Wrocławiu, jesteś w tych podróżach. Zgadza się. Dbasz o bezpieczeństwo uczestników, a powiedz mi, kto tym wszystkim zarządza? Jak to wygląda od tej drugiej strony, tak? Jak to jest, że to działa, jak mnie nie ma? Dokładnie. Słuchaj, tajemnicą tego jest moja żona Ola. To ona zajmuje się kwestiami prawnymi, księgowością, z firmowym mailem, firmowym telefonem, firmowym Facebookiem, TikTokiem, Instagramem, to wszystko działa dzięki niej. Także jest to, tworzymy tutaj wspólnie duet, ja z moją żoną Olą. Super. Ja jestem dużo w terenie, ona jest na miejscu. Aczkolwiek Ola też otwiera swój pierwszy kierunek, Hiszpania tylko dla kobiet będzie na jesień. Który widziałem tak, w twojej ofercie. Który tam też poprowadzi, także jest nie tylko zapleczem back-office'owym, ale również ma ambicje na prowadzenie wypraw, w czym ją oczywiście wspieram i kibicuję i daję jej wszelkie możliwe rady. No także ta firma to jest synergia taka jej poukładania biurowego z moim doświadczeniem podróżniczym. A kto jest bardziej poukładany? Ty czy jednak żona w tych tematach? W tematach biurowo-księgowo, prawnych jest bardziej poukładana moja żona, bezwzględnie. Rozumiem, ale powiem Ci, że ten o tym kierunku, co mówiłeś, Hiszpania tylko dla kobiet, myślę, że jest to fajne, że jednak też jest skierowane to w stronę kobiet, bo z tego co wiem, to dużo kobiet lubi jeździć po prostu z innymi kobietami, przeżywać, zwiedzać świat. Więc myślisz, że... Zgadza się. To jest taka gałąź rynku, która będzie się rozwijać. Kobiety chcą podróżować w gronie kobiet. Nie wiem, czemu tak się dzieje, ale może wtedy lepiej się bawią, mają mniejsze opory. Może też mąż prędzej pójści na taki wyjazd samotną żonę niż... No dokładnie, tak może być. Chętniej za to zapłaci. No i kobiety lubią być w swoim gronie, czują się bardziej wyluzowane, lepiej się bawią. I ta gałąź też ma swój potencjał. Robimy w tym roku Hiszpanię tylko dla kobiet na jesień i robimy Islandię tylko dla kobiet. I chcemy też inne kierunki wzbogacać o ofertę tylko dla kobiet. A tam widziałem u Ciebie w ofercie jeszcze wyjazd plus joga. A robimy wyjazdy jogowe. Popowiesz nam coś o tym? Robimy jogę w Maroku. Mamy dwie bardzo fajne instruktorki, Ole i Kasię. I w zasadzie wyjazd jogowy niewiele się różni od objazdówki. Jest to klasyczna objazdówka, tylko zaczynamy godziną jogi przed śniadaniem i kończymy godziną jogi wieczorem. Zwykle w pięknych scenariach na Saharze wchodzimy na wysoką wydmę i tam są zajęcia jogi. Jak jesteśmy w dobrym hotelu, to jest nad basenem. Codziennie ta joga jest gdzie indziej. Czyli wyjazd Maroko plus joga niewiele różni się od objazdówki, tylko że zaczynamy i kończymy dzień jogą. I teraz może porozmawiajmy też również o Tobie. Powiedz mi, jakie są Twoje największe marzenia, czy jakie marzenie, oczywiście podróżnicze, gdzie byś chciał po prostu pojechać i spełnić siebie? Wiesz co, 2 lata temu uczestniczyłem w wyprawie na Pik Lenina, nie udało mi się zdobyć szczytu, dotarłem do trzeciego obozu na wysokości 600. Nie wiem, czy chcę powtórzyć jeszcze raz wyprawę na 7-tysięcznik, ale na pewno chciałbym się wybrać w Himalaje, gdzie jeszcze nie byłem. No i nie mam ambicji na 8 tysięcy, ale chciałbym zobaczyć bazę pod Nanga Parbat, chciałbym zobaczyć bazę pod Everestem, chciałbym zobaczyć te 8-tysięczne szczyty po prostu. Czy tak mogę się Ciebie zapytać, czy w przyszłości też możemy oczekiwać tego typu kierunków? Czy to na razie... Myślę o Himalajach. Tak. Myślisz o Himalajach. Myślę. To jeszcze... Więc bardzo Ci dziękuję za ten dzisiejszy wywiad. Super Dzięki, było piękne. Z Tobą porozmawiać. Przeniosłem się po prostu w inny świat.
w świat pięknych gór, pięknych krajobrazów. I oczywiście życzę Tobie jak najlepiej, żebyś oczywiście spełnił swoje marzenie. I mam nadzieję, że niedługo też zobaczymy się na Śnieżce. Tak jest. Razem wyjdziemy. Dziękuję bardzo, że wpadłeś tutaj do mnie na targi. Byliśmy już razem na Śnieżce, wybierzemy się na Śnieżkę niebawem, myślę. I cóż, pozdrawiam wszystkich Twoich widzów, wszystkich Twoich subskrybentów. I co? I widzimy się następnym razem, tym razem na Śnieżce. Tak jest. Trzymajcie się, hej. Cześć.